Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Szyjemy z Avanti i dzisiaj będzie trochę mniej szyciowo, a bardziej przeróbkowo, ponieważ ostatnio zauważyłam taki trend w sieciówkach, że pojawiają się różne części garderoby, ale w większości swetry, ozdobione tutaj przy szyi, przy dekolcie różnymi fajnymi kamieniami. Wygląda to tak, jakby naszyjnik był połączony razem ze swetrem, czyli mamy wtedy dwa w jednym, nie musimy się już myśleć, zastanawiać, co na przykład do takiego swetra sobie na górę tutaj na szyję założyć, nie musimy kupować osobnego naszyjnika, bo mamy już fajnie ozdobiony sweterek. No i ja przekopałam swoją garderobę w poszukiwaniu jakiegoś sweterka, który jest jednolity i nadałby się właśnie pod taką nawet nie przeróbkę, a doszywanie kamyczków. Ja oczywiście na drutach robić nie umiem, chociaż mam zdjęcia, jak byłam mała, że robiłam na drutach, więc może powinnam do tego wrócić, ale moja mama za to ma naprawdę niesamowity dar i ja mam właśnie w swojej szafie dużo takich swetrów robionych na drutach i wybrałam dzisiaj na ten dzień taki morski sweterek, który będę właśnie ozdabiać. Jeżeli Wy umiecie robić na drutach, no to jak najbardziej zróbcie sobie jakiś fajny czaderski swetr i do tego możecie właśnie doszyć kamyczki. No i żeby znaleźć kamyki, pomyślałam sobie, poszukam w internecie, bo w końcu tam wszystko jest. No i się nie myliłam, bo kamyczków jest naprawdę mnóstwo, od kolorów, kształtów, w gotowych już takich całych formach, bo na przykład ja sobie wymyśliłam, że fajnie byłoby doszyć takie kamyki, które będą ułożone w kształcie kwiatka i normalnie znalazłam też gotowe takie kwiatki z kamyczków, z tym, że jak będziecie szukać właśnie online, bo w pasmanteriach stacjonarnych jesteście w stanie zobaczyć na żywo taki kamyk, jak on wygląda, a przez internet musicie zwrócić uwagę, ile ma dziurek, bo na przykład te gotowe takie kwiatki miały tylko jedną dziurkę w środku, przez co trudniej będzie nam to przyszyć do swetra. Oczywiście można, tylko że nitki będą bardziej widoczne, a wiadomo, że nigdy nie dopasujemy odcienia nici do koloru naszych kamyczków, więc tutaj wolałam nie ryzykować i kupiłam takie kamyczki, które mają dwie dziurki, więc będzie mi łatwo je przyszyć. No i ja właśnie wybrałam czarne, bo kolor morski swetra jest taki dość żywy, intensywny, więc żeby już tutaj nie było zbyt pstroka, to postanowiłam, że zrobię właśnie sobie takie czarne kwiatki z kamyczków. Na zdjęciach wyglądały one trochę bardzo tak świecąco, bałam się, że będą trochę takie tandetne i takie cyrkoniowate, ale nie, przyszły matowe, naprawdę wyglądają fajnie, właśnie niedawno odebrałam, także już się nie mogę doczekać, więc co? Nie ma co za dużo gadać, po prostu przyszywamy kamyki i zobaczymy, jak to będzie później wyglądało gotowe na sweterku. Najpierw sobie rozmieszczę moje kamyczki, żeby zobaczyć, ile mi się zmieści kwiatków i żeby one mniej więcej symetrycznie były rozmieszczone. Później zaznaczę mydełkiem, w którym miejscu będę miała środek każdego kwiatka, no i zacznę je po prostu przyszywać. Mam czarną nitkę, tak żeby właśnie tutaj nie była widoczna. No i właściwie mam 30 kamyczków, czyli powinno mi wyjść 6 kwiatków po 5 w jednym. Zobaczymy, czy tyle mi się tutaj zmieści. We'll be right back.
Ogólnie, jak widzicie, sweterek jest już gotowy. W trakcie przyszywania kamyczków zmieniłam zdanie i przyszyłam jednak 4 kwiatki. Nie wiem, jak wcześniej to wymierzyłam, ale jak tak zaczęłam przyszywać, to wydało mi się, że będzie ich za dużo, że będzie tak jeden na drugim zbyt blisko siebie i że 4 będą wyglądały właśnie fajniej, nie będzie tak po prostu naćkane, więc są 4. Fajnie wyglądają, zwłaszcza tutaj w świetle lamp fajnie się mienią. Zobaczymy, jak będą wyglądały w świetle dziennym. No, ale podobają mi się bardzo, bo teraz ten sweterek nabrał takiego charakteru, no i mam 2 w jednym. Mam sweter razem z naszyjnikiem. A oczywiście, jak będzie się prezentował w stylizacji, no to zobaczycie w czwartek, bo właśnie w czwartek strój dnia, na który Was serdecznie zapraszam. A dzisiaj się już żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach.